Z pewnością miałeś takie sytuacje, kiedy próbowałeś kogoś przekonać do swoich racji i spotykałeś się ze ścianą niezrozumienia. Miałeś bardzo klarowne argumenty, wyjaśniałeś sprawę od każdej strony, nawet tej sprawy duchowej, ale okazywało się, że twoje argumenty nie trafiają. I co więcej, byłeś wyśmiewany za to, że można tak sprawy stawiać i że czasami można opierać te sprawy o rozwiązania związane z Panem Bogiem. To takie czasami bolesne. Co w takich sytuacjach robić? Trzeba po prostu, tak jak Jeremiasz, w dalszym ciągu mieć świadomość, że tę rzeczywistość trzeba zmienić. Ale nie można już tego zrobić na podstawie bezpośredniej relacji. Można to jedynie zrobić wtedy, kiedy wchodzimy w kontakt z Panem Bogiem, kiedy Pan Bóg na modlitwie umacnia nasze serce i kiedy mówi: a teraz musisz mówić już językiem, który dotrze do tego człowieka. Musisz mówić konkretnie o konsekwencjach danego wydarzenia. I trzeba się modlić. I to jest bardzo skuteczne.